Cześć! Dziś jesteśmy w Kielcach na 30. czyli Jubileuszowym Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego. Mam nadzieję, że w tych halach, które znajdują się za mną, znajdziemy coś ciekawego i zaraz wam to pokażemy. No to chodźcie ze mną! Jedną z gwiazd salonu był turecki bezzałogowy rozpoznawczo-bojowy aparat latający Bayraktar TB-2, który przedstawiono w polskim malowaniu. Jest to pierwszy z 24 aparatów zamówionych w 2021 roku. Pierwszy kompletny zestaw, liczący cztery samoloty wraz z systemem kontroli oraz radarem Leonardo Osprey 30, ma trafić do Polski do końca bieżącego roku. Zespół napędowy to pojedynczy silnik tłokowy o mocy 100 koni mechanicznych, który pozwala na osiągnięcie prędkości maksymalnej 222 km na godzinę i pułapu ponad 8200 m. Maksymalny zasięg lotu wynosi 150 km, zaś jego długotrwałość przekracza 27 godzin. Samoloty wykonują w pełni autonomiczne starty i lądowania, a loty są realizowane półautonomicznie na autopilocie. Udźwig bez załogowca to 150 kg, z czego masa uzbrojenia to 75 kg. Na uzbrojenie składają się kierowane półaktywnie laserowo bomby szybujące MAM-C o wadze 6,5 kg oparte na kierowanej rakiecie kalibru 70 mm. Oprócz nich używane mogą być bomby MAM-L o wadze 22,5 kg wywodzące się z pocisku przeciwpancernego UMTAS. Obie bomby sięgają cele na dystansie do 8 km. Różnią się od siebie rodzajem zastosowanych głowic. MAM-C ma tylko uniwersalną, będącą w stanie przebić do 200 mm stali pancernej. MAM-L może być wyposażony w wymienne głowice odłamkowo-burzące, termobaryczne i tandemową kumulacyjną o przebiciu do 700 mm stali pancernej. Oczywiście powodem tak dużego zainteresowania tym aparatem były jego sukcesy w wojnie ormiańsko-azerskiej, a nade wszystko w wojnie w Ukrainie. Pit Radvar zaprezentowało prototyp autonomicznego okrętowego systemu uzbrojenia OSU-35K, którego głównym uzbrojeniem jest armata morska AM-35K kalibru 35 mm. System jest w pełni stabilizowany, a do prowadzenia ognia może wykorzystać zarówno okrętowy system kierowania ogniem, jak i własny system optoelektroniczny oparty o zintegrowaną głowicę śledzącą ZGS-35. System posiada możliwość wielokanałowego automatycznego śledzenia obiektów, co umożliwia ciągłe śledzenie celu bez konieczności wykonywania przez operatora przełączenia pomiędzy dostępnymi sensorami. Pierwszy egzemplarz zostanie zamontowany na drugim seryjnym niszczycielu min projektu 258, czyli ORP Albatros. Demonstrator technologii modernizacji MLU, czyli Midlife Upgrade transportera opancerzonego Rosomak 8x8 został zaprezentowany przez spółkę Rosomak z Siemianowic Śląskich. W zależności od decyzji zamawiającego przygotowano trzy warianty modernizacji oznaczone symbolami MLU 1, 2 i 3. Wszystkie łączy fakt wykorzystania wydłużonego o 20 cm kadłuba Rosomaka oraz zintegrowanie go z modułem wieżowym ZSSW 30. Jest on uzbrojony w armatę Bushmaster 2 kalibru 30 mm, UKM 2000 P kalibru 7,62 mm oraz podwójną wyrzutnię pocisków kierowanych Spike LR. W ramach pakietu MLU1 pojazd otrzymał nowy falochron, nowe lampy LED nowe lusterka boczne i nowy właz kierowcy. Dodatkowo zamontowano czujnik cofania oraz wydłużono okres eksploatacji do 40 lat. Warianty MLU 2 i 3 przewidują instalację nowego silnika o zwiększonej mocy, systemu ABS, nowych pędników i zabudowę tylnej rampy. Zwiększono również ochronę balistyczną kadłuba oraz jego nośność i wyporność. M1A2 SEP V2 to modernizacja wprowadzona do służby w 2008 roku. Najbardziej widoczną wizualną zmianą było zamontowanie zdalnie sterowanego stanowiska Krovs z wkm MM 12,7 mm. Większość zmian wprowadzono wewnątrz pojazdu. Ulepszono system kierowania ogniem, tak by pojazd mógł używać pocisków podkalibrowych M829A3 oraz naboi z pociskiem kartaczowym M1028. Wymieniono w wywozie system operacyjny. Załaga otrzymała nowe kolorowe wyświetlacze, celownik działonowego i przyrząd obserwacyjny dowódcy, który wymieniono na nowsze modele. Wzmocniono opancerzenie przodu i boków kadłuba, zmodyfikowano układ transmisji wozu. Zaprezentowany na MSPO pojazd był wyposażony w aktywny system przeciwpancerny Trofii. Morana to czeska armato kalibru 155 mm o długości lufy 52 kalibrów, osadzona na czteroosiowym podwoziu Tatry, która miała swoją premierę na targach Eurosatory w 2022 roku. Działo znajduje się w całkowicie opancerzonej i autonomicznej wieży, która jest wyposażona w automat ładowania. Obsługa działa dokonywana jest z wnętrza kabiny pojazdu. Cele mogą być rażone na dystansie do 41 km. Możliwe jest prowadzenie ognia bezpośredniego na dystansie do 5 km w dzień i 3 km w nocy. Cały pojazd jest chroniony pancerzem o klasie odporności Stanach 2. Dodatkowo wóz wyposażony jest w zdalnie sterowany moduł uzbrojenia z KM kalibru 762 mm. Wojskowe zakłady mechaniczne w Poznaniu kontynuują pracę nad modyfikacją wozów BWR1S i D. Modyfikacja ta połączona była z remontem głównym i dotknęła właściwie jedynie systemów rozpoznawczych, pozostawiając resztę właściwie bez zmian. Wśród wprowadzonych usprawnień można wymienić montaż cyfrowych systemów łączności zewnętrznej, bazujących na radiostacjach Harris i Radmore, systemu teleinformatycznego z cyfrowym systemem łączności wewnętrznej od grupy WB Electronics, systemu obserwacji dookulnej opartego na wielofunkcyjnej lornetce termowizyjnej JIMLR. Z zintegrowanej głowicy optoelektronicznej Zig T2R w wariancie BWR-1D zamontowano radar rozpoznania pola walki SR Hawk V2E z możliwością lokacji wybuchów artyleryjskich. Pojazd otrzymał nowe systemy nawigacji i pozycjonowania: inercyjny Talin 5000 oraz satelitarny GPS z odbiornikiem DAGR. W sumie modyfikacji ulegną 23 pojazdy. BWR-1M to demonstrator technologii, zaprezentowany przez wojskowe zakłady mechaniczne w Poznaniu. Konstruktorzy zaprezentowali głęboką modernizację bazowego pojazdu. Został on pozbawiony wieży, na niej ustawiono ZSMU-Kobus z WKMM 12,7 mm. Kadłub został podniesiony tak, by zwiększyć kubaturę wewnątrz pojazdu. Równocześnie dodano zupełnie nową płytę tylną, w której pary drzwi zastąpiono opuszczaną na dół rampą. Peryskopy załogi zastąpiono kamerami. Na 3-metrowym maszcie znalazła się głowica obserwacyjna. AH-1Z to dwumiejscowy, dwusilnikowy i jednowirnikowy śmigłowiec bojowy produkowany od 10 lat przede wszystkim dla US Marine Corps. W dwuosobowej kabinie pilot znajduje się pierwszy, a celowniczy jest drugi. Jednak ich awionika skonfigurowana jest tak, że większość zadań mogą oni pełnić zamiennie. Wielosensorowy system kierowania ogniem składa się z głowicy elektrooptycznej, dalmierza laserowego, równocześnie pełniącego funkcję wskaźnika celów, oraz kolorowej kamery CCD. System gwarantuje śledzenie trzech celów, a w tle zapamiętuje do sześciu dodatkowych. Spięty jest z nachełmowym binokularem. Unikalną cechą AH1Z jest możliwość przenoszenia na końcach skrzydeł dwóch kierowanych pocisków powietrze-powietrze Sidewinder w najnowszej wersji AIM-9X. Dodatkowo dostosowany jest do przenoszenia używanych przez lotnictwo amerykańskiej piechoty morskiej zasobników walki radioelektronicznej ALQ-231 Intrepid Tiger II. Oba typy śmigłowców AH-1Z oraz UH-1Y są z sobą mocno zunifikowane. Mają te same zespoły napędowe oraz awionika. UH-1Y jest śmigłowcem wielozadaniowym, który oprócz transportu do ośmiu żołnierzy jest w stanie zapewnić im wsparcie na ziemi. Wykorzystując do tego dwa podwieszane zasobniki na pociski niekierowane Hydra-70 albo kierowane laserem APKWS, będące konwersją niekierowanych hydr. Ewentualnie mogą tam również znaleźć się dwa karabiny maszynowe Browning M2 lub M134 Minigun. Znajdujące się w służbie w Wojsku Polskim od 2002 roku Leopardy 2A4, od 2015 roku poddano procesowi modernizacji. Dodano nowe panele pancerza na wieży. W celowniku działu nowego wymieniono niemiecką kamerę termowizyjną na polską KLW-1 Asteria. I taką samą dodano do urządzenia obserwacyjnego dowódcy. W wozie zamontowano pomocniczą jednostkę napędową. Armatę dostosowano do wykorzystania pocisków programowalnych oraz produkowanych w Polsce. Wymieniono system stabilizacji armaty. Hydrauliczny napęd wieży i armaty wymieniono na elektryczny. Od 2021 roku rozpoczęto dostawy wozów w poprawionym wariancie Leopard 2PL M1. Zmiany dotyczyły wprowadzenia dodatkowej funkcji PIX, pozwalającej na automatyczne ustawienie przyrządu obserwacyjnego dowódcy w położeniu na godzinie 6 lub 12 w stosunku do osi wozu. Wprowadzono dla działonowego funkcję First Last, pozwalającej działonowemu na oddanie strzału w przypadku, kiedy pomiar odległości nie jest jednoznaczny. Wprowadzono dodatkowe zewnętrzne gniazdo do ładowania akumulatorów na tylnej płycie pancerza. Wprowadzono funkcję Cold Start, która umożliwia uruchomienie pojazdu w sytuacjach nagłych bez spadku napięcia dla systemów wywierzowych. Wprowadzono aktywne chłodzenie przedziału sterowania, elektroniki, układu naprowadzania i stabilizacji. LOTR, czyli Lekki Opancerzony Transporter Rozpoznawczy, to pojazd, który został stworzony przez konsorcjum, którego liderem jest AMZ Kutno Spółka Akcyjna. Pojazd ten ma być następcą używanych w Wojsku Polskich wozów BRDM-2, a sam powstał na bazie transportera Bupr-3 opracowanego przez AMZ Kutno. Pojazd znajduje się na końcowym etapie badań i prób przed rozliczeniem projektu do NCBR. LOTR posiada zdalnie sterowane stanowisko strzeleckie Kronsberg Protektor SW-4, który jest uzbrojony w WKM 12,7 mm. Na wyposażenie rozpoznawcze składa się osadzona na jednym maszcie ulica optoelektroniczna oraz radar tureckiego ASELSANA ACAR. Oba urządzenia obracają się niezależnie od siebie. System łączności wewnętrznej, jak i system samoobrony oparty na świecach dymnych to nowe opracowania stworzone w ramach projektu, tak by stworzyć na rynku konkurencję względem istniejących już rozwiązań.